Słuchaj, co się może wydarzyć, jeżeli powiesz człowiekowi z par dokumentu coś na zasadzie: a weź zaszalej! Franek! Spokój się! To jest moje dziecko, ja go zabiję cię! Co się może wydarzyć, jak powiesz innym, żeby też się wyszaleli? Rozumiesz, że jestem tu niepotrzebny! Franek, puszczaj mnie! Spokój się! Puszczaj mnie! Tragedia, cringe i ciunka i loczki. O, przepraszam, nie zauważyłem was. Właśnie ciumkałem loczki. Na starcie, zanim zacznę, chciałbym was bardzo przeprosić za obecność tego człowieka tutaj. Jakby Play bardzo zależało na tym, aby tutaj zaprosić pana By. Aczkolwiek, no, to jest tylko i wyłącznie na potrzebę oferty, którą chcę państwu tutaj przedstawić. Proszę na niego zwrócić uwagę, on nie może nic mówić, tak? Ogólnie, sytuacja wygląda następująco. Jeżeli teraz przedłużycie swoją umowę abonamentową w Play albo przeniesiecie swój numer do Play, no to się naprawdę bardzo opłaca. A wiecie dlaczego? Bo dostaniecie podwójną ilość gigabajtów, czyli internetu. Czyli dwa razy więcej wszystkiego, tak? Kontaktu z bliskimi, muzyki, YouTube'a, TikToka, sociali. Wszystko. To jest wow, to jest coś nowego, więc o tym chciałem powiedzieć. Tej tutaj krępującej atmosferze? Ja go nie znam. Tylko to chciałbym tylko powiedzieć, tak? I też chciałbym zaprosić teraz na odcinek dalej do oglądania, ale też żeby zajść do opisu, bo Play tam wszystko wyjaśnił dużo lepiej niż ja. Ja jestem tylko lepszym naruciakiem. Odcinek. Radka i Kasię budzi uporczywy dzwonek do drzwi. Jezus, to spokojna. No to wpuśćcie. Absolutnie nie wpuszczę. Po co nam to jakiś dramat? Przecież wiesz, ona jest chora. Ale nie, no błagam cię, no przecież to jest matka twojego dziecka, chora kobieta. Wpuśćcie, on nie może stać na korytarzu. Dobra, może masz rację. To tak jak powiedzieć, wypuść lwa z klatki, ponieważ nie może być w zamknięciu. Pewnie powiecie: Adam, o co ci chodzi i czemu tak mówisz? No bo widzisz, bo 3, 2, 1... Cześć. Cześć. Uspokój się. Co? Uspokój się. Przyjąłem moje dziecko. Przyjąłem Franka. To jest moje dziecko, rozumiesz? Nie zabierzesz go. Co to za baba? Co to jest za baba? To jest Kasia, moja dziewczyna. Nie rób scen. Franek! Uspokój się. To jest moje dziecko. Ja go... Co jest? Chodziłam, rozumiesz? Tato, ty mu zabieram cię ze sobą. Kasia, zabierz go do salonu. I to, moi drodzy, jest mój ulubiony fragment w tym pardokumencie. Ten chłopak wychodzący z pokoju na zasadzie: o co tu chodzi? O ty mu zabieram! O co tu chodzi? O ty mu zabieram! O co tu chodzi? O ty mu zabieram! Uwielbiam. O co tu chodzi? O ty mu zabieram! Dobra! Rozumiesz? Nie! Dopóki nie zaczniesz leczenia, nic się nie zmieni. Jakiego leczenia? Sam sobie idź do psychiatry! Powiedziałem ci. Franek, chodź do mnie, dziecko! Chodź! Wyjdź. Ej, wiecie może, jak nazywa się osoba, która zachowuje się szalenie, ponieważ chce wyjść oszaloną, ale w dalszym ciągu szalenie i to nie wychodzi? W sensie, odpowiedź w komentarzu, ja nie mam kompletnie pojęcia, ale tak tutaj jest. Chwilę później Katarzyna próbuje wesprzeć Franka i wytłumaczyć mu, z jakiego powodu jego rodzice przed momentem się pokłócili. Przykro mi, że to wszystko słyszałeś, ale wiedz, że ojciec jest dla ciebie jak najlepiej. Przepraszam? A czemu ty jesteś nieubrana, jak on jest ubrany? Coraz dziwniej, że są te wstępy. To o co tu chodzi? Dlaczego mama chciała mnie zabrać? O co tu chodzi? O ty mu zabieram! Co tu chodzi? O to tu chodzi! O ty mu zabieram! Ja wiem. To jest niegrzeczne low effort comedy, żeby wyśmiewać chłopaka, jak mówi. Ale oglądamy właśnie 17-latka, który mówi, jakby miał 10 lat. Jakby nawet to mu źle wychodzi. To jest bardzo naturalne, tak? Jakby mogę reagować zażenowaną mnie, no mogę go skrytykować i powiedzieć: wow, nie umiesz. Ale o co tu chodzi? Co tu chodzi? Nie ma dzisiaj zbyt dobry humor, moi drodzy. Zjadłem krem z dyni z pestkami migdałów, wyspałem się, kot mi nasrał na dywan. Życie jest piękne. Od czasu rozwodu ona nie pogodziła się z wyrokiem sądu i cały czas walczy o to, żebyś mieszkał u niej, ale twój tata jest twoim opiekunem prawnym i nie może on to pozwolić. On cię musi chronić. Ale dlaczego tata był taki zdenerwowany? Przecież mama nie ma prawa mu mnie zabrać. Tata się boi, że mama zrobi coś głupiego. Wiesz, osoby, które są w epizodzie manii, robią różne irracjonalne rzeczy. Ale nie dlatego, że są złe. Tylko dlatego, że są chore.
Ona się zachowuje, jakby nie brała leków. Albo brała nie te leki, co trzeba. Tata zawsze jej mówił, żeby poszła na terapię, ale wszystko na nic. Słuchając go dalej, i to jeszcze w tak bagatelizowanej społecznie rzeczy jak choroby psychiczne, powoduje mi to, że mój mózg się uszami wylewa. Chodź dalej, czeka nas jeszcze mnóstwo fantastycznych przygód. To do ciebie było akurat. Cieszyłam się, że Franek wszystko zrozumiał i nie miał żalu do ojca. A ja marzyłam, żeby znaleźć jakiś sposób, aby nakłonić Paulinę do leczenia. Pamiętam, jak to było z mamą. Wieczna karuzela i emocjonalny roller coaster. Chciałem, żeby zaczęła się leczyć, ale wiedziałem, że sam nie jestem w stanie jej pomóc. 3 dni później Radosław i Katarzyna są spokojniejsi, ponieważ jak na razie Paulina nie zrobiła nic, co mogłoby ich zaniepokoić. Po południu para czeka na Franciszka, żeby razem wybrać się na obiad. Gotowy na to, żeby zjeść sushi? To jest moje ulubione danie. Będziesz zachwycony. Hej, jesteście gotowi na jedzenie wodorostów? To jest moje ulubione danie. Czy ona musi wszędzie z nami łazić? Słucham? Franek, jak ty się odnosisz do Kasi? Ja nie rozumiem. Przecież mieliśmy dobre relacje. Co takiego się stało? I to jeszcze on do was przylazł! Dzieci to są właśnie takie pasożyty, które się do ciebie przykleją, za tobą chodzą cały czas. Jakby nauczyłem cię chodzić, to wypier... Ale już nie mamy, bo to był błąd. Po prostu mamy z ciebie dosyć. Franek, jeszcze raz cię... Stój! Jeszcze raz cię proszę. Masz się odnosić do Kasi z szacunkiem. Zrozumiałeś? A ty co taki rycerz? Ona jest dla ciebie ważniejsza niż ja? Franek, sprawę mam. Słuchaj. Mam nadzieję, że za wystąpienie w tym parodokumencie dostałeś pieniążki, za którą kupiłeś fajną grę. Taką naprawdę fantastyczną. Którą... Dobra, nie. Adam, powstrzymaj. I będziesz mógł dzisiaj, wczoraj, jutro pograć, spędzić tam czas, jak najwięcej, pobić rekordy, 1000 godzin. Może być najlepszym w tej grze komputerowej, ha? Może się rozwiniesz w tej grze komputerowej i będziesz grał w turnieje, albo będziesz robił speedrun, albo zrobisz kanał z tej gry. Dobrze zainwestuj te pieniądze, które dostajesz z tego parodokumentu, Franek. Już nie przychodź na... Oboje dla mnie jesteście ważni. Ty... Kasia, każdy na swój sposób. Stój, porozmawiamy spokojnie. Najgorsze w tym odcinku, wiecie co jest? Te szamotaniny. To takie... To jest bardziej naturalne, niżeli ich dialogi. A to już jest jakiś wyczyn, co nie? Stań i mi powiedz, co się takiego stało. No ale sobie coś się musiało wydarzyć. Spadł z platyny do golda. Jak nic. Chodźmy na to sushi, tam porozmawiamy na spokojnie. On no, chciał mi się jeść. Idźcie sobie sami. Idźcie sobie sami, pa! Franek! Wracaj tu! Zostaw, chodź, nie ma sensu. To prawda, że nie ma sensu. Będziecie mogli się przynajmniej dobrze bawić. Wiesz co, mi już przeszło ochotę na to sushi. A ty chcesz coś zjeść? Nie no, co ty, nic nie przełknę. Chodź, pójdziemy na spacer, wiesz? No tak, już nie potrzebujecie pożywienia. Polsat sobie zaoszczędzi na wynajmowaniu knajpki pod nagrywanie. Po obiedzie z Radosławem Katarzyna odwiedza swoją przyjaciółkę Urszulę. Zwierza się jej z tego, co zaszło w parku między nią a synem partnerem. Ja nie wiem, naprawdę, Ula, nie wiem, co się wydarzyło. No czekaj, a może... Może co? No bo tak teraz sobie pomyślałam, że może to wszystko się dzieje przez tą całą sytuację z jego matką. A, jak gdybym ja mógł się cofnąć w czasie, tak? O przeszłości, chup, baba. To wiecie co? Dla nas wszystkich potrzymałbym tą osobę, która wymyśliła parodokumenty. Zrobiłbym to, mimo że sam bym na to wyszedł trochę gorzej, bo te 5 lat temu musiałbym się trochę bardziej starać, żeby robić wyświetlenia. Te truizmy, te przeorane schematy tych odcinków. Co drugi odcinek kończy się w sądzie. W 11 minucie musi być rozmowa z przyjaciółką, przyjacielem. Jakby obejrzałem się po prostu dużo parodokumentów, wiecie? Zdajcie sobie sprawę z tego, że ja nigdy, dosłownie nigdy, nie obejrzałem prywatnie jakiegokolwiek parodokumentu. Obejrzałem już ich paręset. Nigdy nie obejrzałem na zasadzie ha! Leci akurat, zobaczę. Ja od 10 lat telewizora w pokoju nie mam. No ale właśnie to cię nie dziwi? Że co, nagle ona tak gadają o turizmie jeszcze przez jakiś czas, gdzie blondyno robi coraz ciekawsze ćwiczenia. Naprawdę niesamowicie idzie. Nie odpuściła. Że ona po prostu zmieniła taktykę. Super. Więc skipnijmy dalej. Franek, jak się czujesz? Pogadamy? Franek, no jesteś prawie dorosły, tak cię chcemy traktować, musisz z nami pogadać. Niby o czym?
Wiesz o czym. Mama jest ciężko chora. Wymyśla różne scenariusze, które chce, aby się ziściły. Ale rozumiesz, że jeśli Kasia nie odejdzie, to mama się zabije? Mama musi do ciebie wrócić. Nic takiego się nie wydarzy. Ja i mama jesteśmy po rozwodzie. Nic się takiego nie wydarzy, kochani. No gdzie, Guptalski? Bo gdyby tak było, to nie nachylałbym się nad tym filmem. Bo wy nie podchodzicie dojrzale i edukacyjnie do sprawy. No, no, no. Wy pogłębiacie problem w społeczeństwie. Par dokumenty, same dobre rzeczy po prostu robią, no. Szlak. Kto to napisał? To od mamy. Pokaż. Masz. Mam dosyć, niedługo mnie już nie będzie. Właśnie, Franek, to jest to, co ja do ciebie mówię. Manipulacja. Zamknij się! Robi to celowo. Oboje się zamknijcie, to wszystko wasza wina. Franek, uspokój się. Rozumiesz, że jeśli mama się zabije, to moje życie nie ma sensu. Franek, co ty gadasz? Pisz sobie. Nie, no ja nie dam rady z tym dzieckiem. Co za sytuacja? Co... Bardzo zabolały mi słowa 16-latka. Ja po prostu chciałam być z moim ukochanym. Ale sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. 10 minut później Katarzyna i Radosław próbują przekonać Franciszka, żeby dokończył rozmowę. Ponieważ chłopak zamknął się na klucz, zdenerwowany ojciec postanawia wejść do pokoju chłopca przez balkon. Franek! Nie podchodź! Matko, nie podchodź! Franek! Odsuń się, Franek, podskoczę! Się. Zostaw Franek. Mnie! Powiem wam tak. Tak między nami. Widzę tą scenę teraz, tak? I powiem wam, że naprawdę jest to pojebane, jak typ rozciąga sobie mięsień udowy. Naprawdę niesamowity. Jestem ciekaw, jak długo wytrzyma, zanim mu mięsień udowy pierdolą. Czy miał Franek zakwasy tego dnia? To jest pytanie. No tragiczna scena, naprawdę. Rozumiesz, że jestem tu niepotrzebny! Franek, to nie jest... Spokój się! Spokój się, rozumiesz? Franek! To jest to moja wina! To przeze mnie się ciągle kłóci z mamą! Spokój się, Franek! Tu już docieramy do apogeum, w sensie... Nie jestem w stanie ocenić, czy chłopak ma teraz jakiś atak padoczkowy czy inny, czy może tutaj jest tutaj bardziej pokazanie, że on się wścieka, jest wściekły! Czy to może taka rozpacz? I on zaraz rozładuje tą rozpacz na zasadzie: tato, dobrze, przytulam cię, bo jest mi smutno. O co chodzi? Mimo wszystko chciałem podsumować, że dobrze, że nie skoczył z balkonu. To nie jest najlepszy sposób. Jakby ludzie spadali z balkonów na innych ludzi, którzy szli sobie na spacerku jak zawsze. Jakby oni przeżywali, a to osoba, którą spadł, umierała. To jest strasznie głupie. I nie ma co. Dzielę się moją traumą chodzenia pod blokami, gdzie są balkony. Ja nie robię takich rzeczy. Masz jaja, jak to robisz? Boże dziecko, co ty chciałeś zrobić? Chodź do domu. To wszystko moja wina, rozumiesz? To nie jest twoja wina. To jest moja wina. Nie jest, chodź. Dobra, dobrze zgadzam. Czyli chodziło o to, że on miał się wiercić w ramionach ojca, żeby potem go przytulić. Jakby no, okej. Dobrze ci wyszło. Zabieram! Kiedy patrzyłam na scenę pomiędzy Frankiem a Radkiem, poczułam, że coś we mnie pękło. Ja już nie miałam sił na ten związek. Gdyby Franek coś sobie zrobił, ja bym sobie tego nigdy w życiu nie wybaczyła. Kochałam ich. I to właśnie z miłości postanowiłam odejść. Po 10 minutach Katarzyna spakowała swoje rzeczy i mimo usilnych próśb ze strony partnera postanowiła się wyprowadzić. Dobrze, nuda była. Dawajcie matkę. No ale niestety narracja idzie wraz z Katarzyną. To co mogło ratować ten odcinek, czyli drąca się kobieta, o której jest par dokument, nie pojawia się praktycznie w ogóle. Oni tylko przeżywają SMS-y od niej. Nie wiem, czy nie oglądamy randkowania na obozie w Wersłowowie po prostu. Jakby to jest niepoważny odcinek, naprawdę. W sensie ja z taką nadzieją go zacząłem komentować. Ja się dobrze rozpoczynał, nie? Miałem takie, o, to będzie najgorszy odcinek, a jednak wiecie co, nawet na to nie zasłużył, jest po prostu ch**owym odcinkiem, no. Wieczorem Kasia postanawia odwiedzić ukochanego. Ponieważ drzwi są otwarte, od razu wchodzi do mieszkania. Radek, co ty tutaj robisz na tej podłodze? Kasia, wróciłaś, serce to moje. O, wydaje mi się, że to są resztki z przerwy obiadowej ekipy filmowej. Przepraszam was, jakby czasami potrafię powiedzieć jakieś słowo i potem się do niego zaśmiać. Po prostu wiecie, no, nie robi się żartu, nie? Stanie, matko! Gdzie jest Franek? Franek? Franek, gdzieś wyszedł, pewno wróci wieczorem. No ale
Jak to nie wiesz, gdzie jest Franek? To się musisz ogarnąć, bo inaczej go stracisz. Ja ci pójdę herbatę zrobić. Poczekaj, Skarbie, proszę, poczekaj. Nie idź nigdzie. Bądź przy mnie. Chcę cię poczuć. Zostałam wtedy z Radkiem do rana i się nim zaopiekowałam. Mocno przeżyłam widok bliskiej mi osoby, która była w tak opłakanym stanie. Zaraz wyłączę to gówno. Cześć, Franek. Patrz, kto ze mną przyszedł. Hej. Kasia, wróciłaś do nas? Wróciłam. Co prawda troszeczkę zwolniliśmy tempo, będziemy na razie mieszkać osobno, ale tak. Rozumiem. Wow, tato, wyglądasz dużo lepiej. Na pewno lepiej niż wczoraj. Franuś, nie wytykaj takich rzeczy, tacie. Ale i czuję się dużo lepiej. Nie wiadomo, dlaczego. No to fantastycznie. To ja będę leciał. A Kasia, może zostaniesz na kolację? No jasne, że zostanę. Zgłodniała mi to bardzo, także jak najbardziej. Super. Przy Radku i Franku czułam się jak w domu. Intuicja mnie nie zawiodła. I decyzja, którą podjęłam, to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Po bardzo przyjemnym i udanym wieczorze Katarzyna wraca do mieszkania. Nie spodziewa się, że przed wejściem czeka na nią przerażająca niespodzianka. Co to jest? Matko Święta. Oni kazali jej wytrzeć te drzwi chusteczką, aby pokazać, że jest na nich krew, dlatego że nie było ich jej widać po prostu na brązowych drzwiach. Nie mogli się znać mieszkania z białymi drzwiami, więc im bardziej nadzorujesz pod dokumenty, tym bardziej oddala się od Boga swoją drogą. Zostaw moją rodzinę w spokoju? Piara zajumała to z Google'a jak nic. Jakby, to nawet nie są jakby to powklejane te literki. Nawet nie mogę się postarać, żeby w tym. Dzisiaj to morderca by dłużej szukał tych literek w gazetach, ponieważ są już teraz takie dziwne, niżeli by skupił się na samym mordercy. Powiem wam tak, wydaje mi się, że Polsat już paroduje sam siebie. Niedługo ja, Lakarnu Niekryty, będziemy po prostu wyparci przez sam Polsat. Następnego dnia Radosław odwiedza Katarzynę i spędzają razem upojne przedpołudnie. O, to dobra okazja, by przypomnieć o piciu wody, drodzy widzowie. Kranówka najlepsza. Ale nie na co dzień. Czasami trzeba też mineralizowaną wodę. Ewentualnie kupić sobie odpowiedni filtr, który również mineralizuje tobie wodę, ponieważ w nią mniej są też wartości, które potrzebuje nasz organizm, bakterie, które powinniśmy wypijać, żeby po prostu nasz organizm... Cudownie mi z tobą. Mogłabym tak spędzić całą wieczność. Mi z tobą również. Jesteś wspaniała. No ale niestety czas wrócić do normalności. Chociaż tak mi się nie chce. Nie no, olejmy to. Zostańmy tu już na zawsze. Nawet nie wiem, jakbym chciała, ale niestety. Niestety nie wybrałeś tej kanapy, ale życie bez prześcieradła. To się dzieje. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, ile tam musi być roztocz. Kryje Eleison. Ale co tutaj się dzieje, Matko Święta? Ale co się stało? Franek dzwonił do mnie kilkanaście razy, pisał wiadomość. Co ty mówisz? Coś się stało. Ty wiesz, że do mnie też? 20 minut później przerażeni Katarzyna i Radosław docierają do mieszkania, w którym policja aresztuje rozszalałą Paulinę. Z ulgą widzą, że Frankowi nic się nie stało. Danek! Mamo! No jak możesz, no! Zostaną państwo wezwani na komisarię w celu złożenia zeznań. Rozumiem, oczywiście. Dobra. To ich powinniście aresztować! To oni nie powinni być razem, rozumiesz? Zabijecie! Kogo? Jak chcesz kogoś zabić, to musisz pokazać kogo palcem. Albo powiedzieć jego imię. Ej! Ja przepraszam bardzo. Oh. Tak? Proszę pana, Paulina cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. To jej zachowanie wywodzi się z tego, że ona nie bierze leków w ogóle. Miejcie to na uwadze, proszę. Dobrze, dziękuję za informację. To zmienia postać rzeczy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A, w Polsce policjant by usłyszał coś takiego i na pewno by wiedział, co chodzi.
Miałem wyrzuty sumienia, że to ja wezwałem policję, ale wiedziałem, że musiałem tak postąpić. Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby mama zrobiła coś albo tacie, albo Kasi. Wiecie co? Tak zastanawiam się, patrząc na wypowiedź Franka, czy Franek jest tak jakby zainteresowany młodzieżymi sprawami. Czy on młodzieżowo może gra sobie w kosza, gra sobie w piłkę, w sensie, już to powiedziałem przed chwilą, chodzi mi też również o deskę. Może słuchanie muzyki? Paulina została skierowana na leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Radosław jest gotów wejść w nowy etap związku z Katarzyną i ma nadzieję, że jego ukochana także tego chce. Kasiu. Tak? Ty wiesz, że jesteś miłością mojego życia. Może nie znamy się długo, ale znamy się dobrze. I znam cię na tyle, że wiem, że dla naszej miłości jesteś w stanie znieść wiele. Dlatego kochanie, pragnę, abyś została moją żoną. I weź ugotuj następnym razem więcej makaronu. Kto je takie małe porcje? I nie powiecie mi, że jesteście w trakcie jedzenia, ponieważ talerz dookoła jest czysty. Jestem zły na siebie, że ja po prostu za bardzo angażuję się w ogóle w oglądanie tego, nie? W sensie, dosłownie patrzę, po prostu się rozglądam wszędzie. Ja sam u siebie wkurzam, się tak przywalam, okej? Okay? I no kochanie, no jak szaleć to szaleć, no idźmy na całość. Czyli rozumiem, że się zgadzasz? No tak, no zgadzam się, tylko zaskoczyłeś mnie bardzo. Ty wiesz kochanie, jak ja bardzo mocno cię kocham. No to akurat wiem, o Boże. Dobra, o dziwo ta scena nie była aż taka zła. Serio. Tylko to tak czy tak nie ratuje tego słabego odcinka pod każdym względem. W sensie, on nawet kontentowo był taki nijaki. Minął tydzień od oświadczyn. Katarzyna wprowadziła się do Radosława, a Paulina wyszła na pierwszą przepustkę ze szpitala. Kobieta czuje się już lepiej. Ja pierdzielę, jak to... I teraz pewnie się spytacie, o domu co ci chodzi? Ja wam powiem, po prostu to jest takie płytkie, to jest takie... Żąskie bagno, wam powiem, nie? Ona wzięła rutynoskorbin i już na chillerku sobie na spacery chodzą, nie? W sensie, to jest takie głupie, to jest takie głupie. Ach! Byłam potworem i w zasadzie dopiero teraz, kiedy zaczęłam się leczyć, mogłam zobaczyć, jak zupełnie irracjonalnie działałam. Także bardzo was przepraszam. Mamo, jesteś dla mnie naprawdę bardzo ważna. Udowodnij na wszystkim, że utrzymasz to leczenie i pokaż, że możesz się zmienić. Na pewno. Paulina, ja ciebie też bardzo proszę, no, abyś kontynuowała to leczenie, żebyś tego nie przerywała. Jak będziesz zdrowa, stabilna, to ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, aby kopnąć Kasię w dupala. Kasia, dziękujemy wam ci pięknie za pomoc, ale tutaj jak widzisz, sytuacja jest uratowana, więc do zobaczenia kiedyś. Przyjdę na chrzest twojej córki. Puh! I czy znowu ty... I czy znowu spakować w 29 minucie, Ale oczywiście, że tak. Słuchajcie, obiecuję wam. Obiecuję, że będę się leczyć, będę kontynuować leczenie. I Kasiu, jeszcze do ciebie chcę coś powiedzieć, że ja naprawdę się cieszę, że mój syn Franek może mieszkać i mieć przy sobie tak stabilną, spokojną osobę. Także dziękuję ci. Dzięki Kasia, że jesteś zdrowa psychicznie i zajmuje się moim synkiem. Dopiero kiedy doszło do pojednania pomiędzy Pauliną a nami, poczułam, że zarówno ja, jak i Radek jesteśmy w stanie stworzyć dla Franka dobrą rodzinę. To była ogromna ulga i wierzyłam, że już nic nie jest w stanie się złego wydarzyć. 3 dni później Katarzynę i Radosława odwiedza Urszula. 31-latka ma niespodziankę i chce, aby kogoś poznali. To jest Adrian, mój chłopak. Adrian, to jest Kasia, miło mi. Moja jedyna i najlepsza przyjaciółka. Miło, cześć. I jej narzeczony Radek. Adrian, miło cię poznać, Adrian. Dlaczego wy robicie drugie zakończenie drugoplanowej aktorki? Jakby... Co jest? Ja i Adrian postanowiliśmy zamieszkać razem, także twój pokój u mnie już będzie zajęty. Super! Zgadzamy się, że z Adrianem to chyba w jednym pokoju zamieszkać, ale nie planuję popsuć związku. Super, kochana, bardzo się cieszę, naprawdę. Idziemy do chłopaków. No, chodźcie. Ojej. Proszę. To co moje drogie? Za miłość. Za miłość. Za miłość. Za beznadziejne par dokumenty, moi drodzy.
Piję, by zapomnieć. Zapomnieć? Ile to bym by zapomnieć, czy wszystkie chwile te, które są na nie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w niedzielę. Może. Nie wiem. 3 dni! 3 dni czekałem, żeby wrzucić film z niedzieli. Wrzuciłem go we wtorek, dlatego że YouTube. Nie wiem, będzie tutaj. Ja nie wiem. Pa, pa.